Trzy brzmienia. Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dziś w trzech falach brzmienia będzie bardziej muzycznie niż wokalnie i będziemy przedstawiać Państwu dość specyficzne utwory dla wielu z Państwa, dla wielu z słuchaczy, bo będzie to ambient. A ze mną w studio jest Michał Węgrzyn versus. M. Taki jest twój pseudonim artystyczny. Cześć. Cześć. Zajmujesz się muzyką, która jest dla wielu taką dokładką do gier, do filmów, czyli muzyką ambientową, która właściwie bardzo często nam się raczej kojarzy z podkładem do czegoś. Jesteś muzykiem z wykształcenia i świadomie podążyłeś tą drogą? Czy właśnie co cię pchnęło na tą ścieżkę? No to będzie długa historia. Postaram się w miarę to jakoś stresić. W każdym razie moja historia historia w ogóle z muzyką zaczęła się od tego, że w, jak byłem w połowie gimnazjum, to zacząłem grać na, na gitarze. Bardzo chciałem. Wtedy akurat miałem fazę na, na komę i na Piotra Roguckiego i po prostu to był, właściwie przez jeden utwór to się stało, że zacząłem grać na gitarze, bo widziałem na YouTubie, jak Piotr Rogucki jeszcze zanim z komą wykonywał utwór 100 tysięcy jednakowych miast, to na jakimś festiwalu właśnie on wystąpił sam z gitarą akustyczną i po prostu jakoś wtedy mnie tak to urzekło, że mówię, ja też chcę, chcę grać i... I śpiewać? I, i śpiewać też, tak. I, I wtedy właśnie chwyciłem za gitarę i tak to potem jakby była reakcja łańcuchowa, tak, bo najpierw to była gitara akustyczna, potem zachciało mi się grać na, na elektrycznej i potem jak już właśnie trochę pograłem na tej elektrycznej, to przyszedł taki moment, że ogólnie miałem taki nastrój dosyć ciężki i takiego izolacjonizmu, powiedzmy, że po prostu mówiąc wprost miałem takiego strasznego doła Zresztą kiedy bym nie miał, <noise> ale wtedy tak jakoś szczególnie. I właśnie wtedy mnie pociągnęło w kierunku ambientu, ale dark ambientu. W ogóle jeszcze wcześniej, zanim ja zdecydowałem się gdzieś coś takiego tworzyć, to byłem dobrze zaznajomiony z tym, co robił Akira Yamaoka na potrzeby serii Silent Hill. Zresztą w ogóle ja jestem psychofanem serii Silent gier, Hill. E, serii, serii Gier, oczywiście. Serii Gier, tak. to. E, tak, tak, tak. Bo, bo też właśnie mi chodzi o gry, a nie o filmy, bo, bo jednak. W grach, w filmach też Akira robił muzykę do, do filmów, ale, ale bardziej chyba, chodzi ta, o gry. Akira była bardziej taka y, legendarna, chyba. To tak, jest tak. No, seria, ta co... część druga i, i trzecia, tak kultowe. I po prostu ja byłem w niebo tym, co on zrobił na potrzeby Silent Hill, i w, oglo, w ogóle dla mnie było niesamowite. I to też próbowałem na niektórych moich albumach później y, robić, żeby wymieszać wiele gatunków na, na jednej Płycie, żeby te nastroje tak się zmieniały i żeby to było po prostu ciekawsze, że załóżmy, nie mamy ciągiem ambientu, tak, tylko najpierw mamy jakiś trip hop, potem właśnie trochę wiedzie ambientu, potem jakiś industrial, potem znowuż, nie wiem, jakiś fragment na, na fortepianie. No właśnie, twoja muzyka, jedno, co o niej można powiedzieć, coś się tak w miarę jest niezmienne. Ona jest dość niepokojąca. Te dźwięki są takie, że trochę czujemy je na karku. Coś się dzieje, coś niekoniecznie co nam się mogłoby podobać, i ona jest przez to bardzo wciągająca. Czy ty uważasz, że taka muzyka to jest muzyka do słuchania w, w domu? Czy to jest muzyka, którą możemy włączyć sobie dla relaksu? Y może tak. Y w ogóle problem z ambientem, jako z muzyką do, do słuchania, jest taki, że niewiele osób lubi tak po prostu posłuchać sobie ambientu. Dla większości ludzi w momencie, kiedy to się pojawia w filmie, kiedy to się pojawia w grze, to to ma swoje miejsce i jakby gdzieś tam przechodzi niezauważenie, że po prostu jest zbudowany klimat i ktoś nie zwraca uwagi na to, że w tym momencie gra ambient. Ale właśnie ludzi takich, którzy by po prostu chcieli sobie posłuchać płyt ambientowych, jest bardzo mało. Zresztą ja tak jak próbowałem gdzieś tam promować te swoje różne rzeczy, to widziałem załóżmy, że teoretycznie ta muzyka do, dotarła do iluś tam tysięcy osób z Polski, załóżmy zainteresowanych muzyką elektroniczną, tak? I, I to obleciało te kilka tysięcy osób i pomijając osoby, które nie miały czasu sprawdzić, czy, czy coś, no to osoby, które w ogóle gdzieś tam zareagowały, no to jest tak kilkadziesiąt. No to jak z całej Polski to jest, to jest mało. Zresztą na, na świecie wydaje mi się, że sytuacja jest, jest podobna. Bo to jest trudna muzyka. Do słuchania. Dla mnie samego, ja kiedyś, jak nie miałem tylu różnych obowiązków na głowie i tak dalej, to dla mnie to było takie sakrum. Ja lubiłem sobie puścić cały album od dechy do dechy. Czasami to był jakiś nawet dron, który trwał go godzinę, i dla mnie to było wow. A w tej chwili widzę, że naprawdę mam duży problem, żeby do takich ambientowych rzeczy samemu siąść. Gdzie to jest jakby paradoks, tak? Bo tworzę taką muzykę, ale sam w sumie też rzadko jej słucham. Ja co prawda nie mieszkam w domu z osobą, która lubi, Lubi ambient, i sama lubię jej posłuchać, ale nie zawsze mam nastrój na to. Jeżeli przychodzę zmęczona z pracy i słyszę, że w tle leci atrium senseri, to mam takie e, mieszane uczucia. Dla mnie to już jest trochę za dużo. Natomiast kiedy w, jestem zrelaksowana, otwieram sobie książkę, którą chciałabym poczytać, i książka jest na przykład, to jest jakiś horror, to jest jakiś kryminał, to w tym momencie już taka muzyka ambientowa bardzo dobrze się sprawdza. Więc dla mnie to jest takie pytanie, czy ta muzyka. Jest zawsze tłem? Nie zawsze. To chyba. Yy... Brian Ino, twórca ambientu. Ja nie wiem, czy dobrze pamiętam, czy czegoś nie pomieszałem, ale on, jakby z samego założenia, chciał, żeby ta muzyka mogła, w zależności od tego, jak się przeniesie uwaga słuchacza, zmieniać swoją rolę. Czyli, że w zależności od tego, jak on się całkowicie poświęci tej muzyce, to, to wtedy to jest takie typowo do słuchania. Ale potem, jak ta jego uwaga trochę się odwróci, czy powiedzmy, że typu, tak jak powiedziałaś, że przy czytaniu książki, tak? To wtedy znowuż to przechodzi na tą rolę tła, i wydaje mi się, że to jest takie bardzo płynne w przypadku ambientu. Przykład, ostatnio siedziałem z moją dziewczyną i mieliśmy puszczony album AS, ja już mam problem z wymówieniem tej nazwy, więc powiem, jak jest zapisane. AS Dana. Jednoosobowy projekt z Francji. I właśnie ostatnia płyta jego to jest taka stricte ambientowa. I właśnie ostatnio z, z moją dziewczyną siedzieliśmy i słuchaliśmy tej płyty i to było tak, że momentami gdzieś tam, jak żeśmy sobie normalnie rozmawiali, no to ta płyta nam służyła jako tło i takie budowanie klimatu, a potem były momenty, że milknęliśmy, i tak oboje się właśnie wsłuchiwaliśmy w to, co gdzieś tam się sączyło z tych głośników. Po prostu i nic, tylko ta muzyka się liczyła. To ja bym chciała, żebyśmy puścili trochę słuchaczom tak wyjątkowo, bo przeważnie puszczamy na koniec audycji muzykę naszych zaproszonych gości, ale w tym wypadku to są bardzo krótkie utwory. To są utwory około dwuminutowe, akurat te, które wybrałeś i przygotowałeś na, na, na dziś. I chciałabym, żebyśmy posłuchali. Pierwszego kawałka. Wady naszych ciał może być, jako pierwszy polecieć? Dobrze. Proszę Państwa, proszę się skupić na tej muzyce i zobaczyć, że ona naprawdę jest ciekawa. To była taka muzyka, którą tworzy Michał. Jestem bardzo ciekawa Państwa reakcji, więc, jeżeli Państwo by się chcieli podzielić opiniami na ten temat, to 603.06.06.06 SMS-a poproszę na temat właśnie muzyki versus M. I wracamy do naszej rozmowy. Powiedz mi, jak robisz swoją muzykę, bo ja widziałam gdzieś na Twoim profilu Facebookowym, że siedzisz z gitarą, siedzisz ze słuchawkami. Widziałam też w informacjach, że niektóre kawałki, niektóre całe albumy są nagrywane na prawdziwych instrumentach. To jest taka zasada, czy jednak jest dużo tej takiej elektroniki i syntezatorów? Elektronika właściwie była prawie zawsze, właściwie ta moja droga zaczęło się od sampli, od filtr rekordingu. I później, bo ja w ogóle na, na samym początku, jak powstawały pierwsze utwory Versus M, to ja nie korzystałem z y, takiego typowego Digital Audio Workstation, tylko po prostu z Audacity. I tam y, nie mogłem, jakby tamta wersja akurat na tamten czas miała, bo to był 2016 rok, ona miała ograniczenie, że tam nie można było używać wir instrumentów wirtualnych. I ja dopiero później, jak przygotowywałem się do wydania swojej pierwszej debiutanckiej epki w 2017, to. Wtedy zacząłem korzystać z Reapera. Program do, do, do tworzenia muzyki, combine do, do tworzenia muzyki. Ja tak z, z, chciałem powiedzieć odnośnie tego wyjaśnienia, bo, bo sobie zdaję sprawę, że nie, nie wszyscy, którzy będą słuchali, tak są obeznani z różnymi technikaliami i tak dalej. I ktoś może usłyszeć Digital Audio Workstation i sobie myśli, aha. <laughs> Także i wracając, wtedy właśnie zacząłem gdzieś korzystać z syntezatorów, tylko że to były syntezatory wirtualne, istniejące tylko. W, w komputerze. I później, stopniowo przez lata, kupowałem sobie sprzęt taki fizyczny, i dla mnie, dla mnie to jest kompletnie inna energia. Ja o wiele bardziej wolę mieć faktycznie jakieś urządzenie przed sobą i z jego różnymi ograniczeniami, specyficzną charakterystyką pracy. W ogóle, też, właśnie co ma bardzo duży wpływ na, na muzykę versus M, to jest to, że w większości ja korzystam i, i tworzę na syntezatorach kork. Wolka, dobrze. Nie będę się rozwijał, bo to nie. To są już bardzo techniczne sprawy. To już bardzo, to, to nie jest tutaj no, powiedz mi, czy ty istotne. nagrywasz te instrumenty? Może tak to słuchaczom przedstawmy. Czy są takie fragmenty tej muzyki, która jest rzeczywiście grana na realnych instrumentach i dopiero potem przetwarzana? Czy to wszystko jest robione w syntezatorze? Głównie to są teraz, tak, od, powiedzmy, od exuvium, tak, to to są syntezatory na żywo, głównie. Czyli, że z jednej strony mamy do czynienia z elektroniką, ale z drugiej ja na bieżąco załóżmy na przykład gram daną partię na syntezatorze, albo na przykład y, mam jakąś pętlę i w pętli leci jakaś partia, a ja na bieżąco mam podłączone różne efekty i y, modyfikuję ustawienia, że sama partia się nie zmienia, a zmienia się jej, jej brzmienie. Można by to było zrobić również tylko i wyłącznie na komputerze, natomiast ty masz do tego jakby sprzęt zewnętrzny, ale tam nie ma pianina, nie ma fortepianu, nie ma gitary, chyba jest jednak. Właśnie, gitara, tak jak na, te, na moim ostatnim albumie, na czasie wielkich zmian, to jako, jako taka ciekawostka, mam gitarę taką zdobyczną, no name, i któregoś czasu zepsuł się w niej przetwornik, i ona sobie leżała w szafie, ale ja sobie pomyślałem, Przecież to jest świetna rzecz do jakichś eksperymentów. I akurat miałem mikrofon kontaktowy. Przykleiłem ten mikrofon kontaktowy do tej gitary i po prostu, na przykład do, do utworu, e, właśnie tego tytułowego, czas wielkich zmian, zrobiłem tak, że włożyłem kostki między struny i później uderzałem w różnych miejscach w tą gitarę. Miała otwartą klapkę z tyłu i tam były sprężyny. No to na przykład jeszcze kostką po tych sprężynach przeciągałem i nagrałem kilka ścieżek tego, i potem po Włączyłem to w całość. Nie wszystkie twoje utwory są właśnie takie typowo instrumentalne. Masz też kawałki, w których śpiewasz, śpiewasz, rapujesz, melo recytujesz. Ciężko to nazwać, ale faktycznie jest twój głos. Ale to jest chyba tylko taka odskocznia, prawda? To nie jest to, co byś chciał robić całkowicie, czy może po prostu jeszcze nie masz odwagi? Chyba trochę chodzi o brak odwagi, a ja wiem, o co chodzi. Ja zawsze mam problem z tekstami, że jakby ja potrafię stworzyć y, utwór, taki nawet no, st staram się zawsze, żeby, żeby tam się działo, żeby chociaż hipnagogia, tak, bo mówimy o, o epce hipnagogia, to, to akurat y, tutaj te podkłady może nie były zbyt zróżnicowane. Ja w ogóle nie jestem zadowolony z tego, z tego albumu, koniec końców. Ale dla mnie po prostu, dlaczego ja unikam muzyki z wokalem, bo zawsze mam problem z tekstem, że ja y, jakiś swój stan, czy jakieś swoje Myśli, wyrażam zawsze w jakimś takim krótkim tekście. Że to jest dosłownie parę wersów, które wyrażają wszystko, co ja chciałbym powiedzieć. I dla mnie, jakby rozbudowywanie tego bardziej, to już jest takie ciągłe obracanie się wokół tego samego, jakieś dawanie takiej tej w cudzysłowie słownej waty. I straszny mam z tym problem, że piszę, 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 mam wenę i nagle już wszystko powiedziałem. A tu jeszcze trzeba by było i zwrotka druga, i jakiś refren i coś. I i przy hipnagogii było coś takiego, że ja mówię, no to skoro tego, tego tekstu jest tak mało, no to zróbmy jak na przykład zrobiła siekiera na Nowej Aleksandrii, tak, że mamy bardzo malutko tekstu i ten tekst jest powtarzany, ale wiele osób mi zarzucało, że trochę jednak za bardzo to jest powtarzalne i no to już jest też specyficzna grupa odbiorców, tak, czyli tak jak właśnie tu w przypadku siekiery, no jeden jak usłyszy tekst idziemy przez las, idziemy przez las pijanie od słów, tak, to powie, no, Ktoś się nie wysilił, a ktoś inny powie, "Wow, To jest świetne, takie w punkt. Tylko, że też Siekiera ma zupełnie inną energię trochę, prawda? To jest zupełnie inna, inny rodzaj muzyki, więc też chyba inaczej się go po prostu przeważnie odbiera. Ty masz bardzo dużo już wydanych, przeważnie epek, bo tych albumów długo grających tak wielu nie ma, właściwie chyba jeden. tylko jeden, prawda? Jeden. Chociaż tak już dzisiaj dyskutowaliśmy o tym jeszcze przed anteną, że ten ostatni czas wielkich zmian jest. Można powiedzieć, że już prawie long play. Co prawda, niecałe 20 minut, ale jednak tych utworów jest aż 9. Wcześniej jeszcze mi się trafiła epka o nazwie Flag Nordan i tam też było 9 utworów i ona była nieco dłuższa od tej, która teraz wyszła, bo tam ta trwała 18 minut, a tam ta trwała z minutkę dłużej, powiedzmy. No właśnie, czyli tego jest tak naprawdę dużo, bo chyba 12 albumów naliczyłam, krótszych, dłuższych. Ta coś koło tego. Ale jeżeli załóżmy, że średnio każdy będzie miał nawet 5 utworów, to jest całkiem sporo, z że nie jesteś na scenie muzycznej bardzo długo, bo to zaledwie kilka lat. Jesteś płodnym artystą po prostu. Tak, dużo, dużo tworzę. Ja po prostu mam coś takiego, że jakbym w danym roku nie wydał. Czegokolwiek, to ja bym się po prostu czuł chory. I ja tutaj, to jest prawie cytat z Mariusza Dudy. Właśnie on kiedyś w którymś z, z wywiadów się, się wypowiedział, że właśnie jakby miał taki rok, żeby nic nie wydał, to by się czuł chory. Tak się kotłują we mnie różne rzeczy, że ja to muszę przelać. Niech to będzie chociaż 10 minut, ale niech coś wyjdzie, niech coś powstanie. No właśnie tego jest sporo. To wszystko można posłuchać przede wszystkim chyba na Bandcampie. Czy jeszcze gdzieś na Spotify yy, jesteś? Na, jest jest na, na Spotify, chociaż na Spotify nie, nie wszystko, ze względu, że miałem niektóre albumy, gdzie były użyte sample i po prostu pośrednik by nie przepuścił tego, tak? Więc żeby, żeby posłuchać wszystkiego, co, co wydałem, to trzeba by było zajrzeć właśnie na, na, na Bandcamp albo na YouTube'a, kanał Selim Art. Masz jakieś muzyczki, Marzenia, takie ambientowe, można powiedzieć, czyli na przykład, żeby zrobić ścieżkę dźwiękową do jakiegoś filmu albo do jakiejś gry, albo po prostu jakieś inne marzenia, o których, które mi nie przychodzą do głowy. Znaczy, właśnie to było, to było tak, że ja niedługo po tym, jak ten, właściwie chyba od, od wydania mojego pierwszego albumu, to było tak, że po prostu moje marzenie było takie: chciałbym stworzyć ścieżkę dźwiękową do gry w klimacie horroru, thrillera, albo do filmu. Jeszcze nie było mi dane. Parę miesięcy temu miałem taki epizod, że do, dostałem zlecenie na, na sound design do, do jakiejś małej gierki na, na Androida, tylko, że klimat kompletnie nie mój, tak? Bo to było coś tam na, na zasadzie rycerze, smoki, magia. E, i, I poza tym jeszcze takie typowo kreskówkowe takie klimaty i tak dalej. Więc ja po prostu zrobiłem to, to, to zlecenie. To było właśnie moje pierwsze zmierzenie się z tym, żeby faktycznie zrobić Jakiś sound design do czegoś, ale to było i minęło. Nie ma czegoś takiego, że we mnie zostało wow, czy w końcu się spełniło z tym sand designem, bo to nie jest to marzenie. Moim marzeniem jest właśnie, żeby zrobić coś do, do, właśnie do, do gry czy do, do, do filmu, co będzie w klimacie horroru albo thrillera. I to by było dla mnie po prostu wow. A jeszcze gdyby mi się u, udało, ale to, to wiadomo, to jest kompletnie w sferze, w sferze marzeń, ale gdyby udało mi się nawiązać współpracę z kimś z zagranicy, ze świata właśnie gdzieś. Dark Ambientu, czy, czy właśnie jakiejś muzyki eksperymentalnej. To by było świetne. Ja gdzieś tam yy, się w ogóle porwałem z Motyką na Słońce i kiedyś tam na Facebooku czy, czy tam przez maila próbowałem wypisywać, tak jak do, do wspomnianego Yamaoki, tam też do tego, a jest Dana, którego wspomniałem jeszcze wcześniej. Oczywiście żaden z nich mi nie, nie odpowiedział, no bo no, dla nich jestem po prostu człowiekiem znikąd i. <śm> Ale może kiedyś odpiszą, może, może kiedyś usłyszą i marzenia chyba warto mieć, to po pierwsze. Po drugie, chyba też Polska staje się dość podatnym gruntem na, na tego typu eksperymenty muzyczne. Oczywiście to nigdy nie będzie mainstream, o tym trzeba powiedzieć, ale miejmy nadzieję, że chociażby to, że nasze studia gier się rozwijają, że nasze no, filmy, horrory w naszym wykonaniu chyba nie są najlepsze. Ale może kiedyś będą. No, jeżeli, jeżeli chodzi o te gry, no to faktycznie jest coraz lepiej, coraz lepiej, więc może gdzieś ta, ta szansa się trafi. Tym bardziej, że właśnie chyba lepiej, może nie lepiej, ale łatwiej byłoby ci zacząć na polskim rynku, jednak, prawda? Na pewno. Ja tak spoglądam trochę w kierunku naszego rodzimego Blobber Teamu od Medium i teraz przecież też remake Silent Hill dwójki. To może, może gdzieś u nich się uda w przyszłości zaczepić. Nie wiem. Zobaczymy. Te utwory, które się pojawiły tutaj w audycji, one są jakby mało reprezentatywne dla tego, co ja tworzę. Ja wybrałem takie... Po pierwsze chciałem świeże rzeczy, a po drugie, żeby były w miarę, w miarę lekkie. Natomiast większość tego, co, co ja tworzę, to są naprawdę klimaty rodem z koszmarów także także do radia zapraszamy na te lżejsze kawałki a po to co jest esencją Michała zapraszamy na wszystkie platformy streamingowe tam można posłuchać naprawdę jest tego sporo więc jest w czym wybierać a może państwo się zainteresują trochę inną muzyką niż taka powszechnie dostępna moim i państwa gościem był Michał Węgrzyn versus M a na koniec usłysimy jeszcze jeden utwór, fuzja pulsów i państwo naprawdę słuchając tego krótkiego utworu będą mogli poczuć, jeśli się państwo na tym mocno skupią ten puls. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Trzy fale brzmienia.